Do dnia dzisiejszego nie przypuszczałam, że przy pomocy takiej maleńkiej, szmacianej piłeczki można wykonywać prawdziwe akrobacje, brać udział w zawodach, a co najważniejsze, zarabiać na życie. Dzisiaj już wiem, a to tylko i wyłącznie dlatego, że poznałam Tomka Króla, prawdziwego mistrza futbagu. Jest bohaterem kolejnej odsłony Pasjonatów, na którą gorąco zapraszam. Więc tak, maleńka piłeczka, tak naprawdę kawałek materiału wypełniony czym? Ołowiem. To jest, ten materiał jest wykonany z tureckiego syntetyku Amaretty, a tutaj tą Zośkę, którą masz, to jest Zośka z Fasilu, czyli takiego cienkiego materiału, który jest, się tak wydaje, jest cienki, prawda, ale jest bardzo wytrzymały, dlatego ta Zośka profesjonalna starcza na długi czas. To są różne rodzaje Zośek, można powiedzieć, że Zośka Zośce nierówna. No, można to określić, ale wiesz, no, typowa Zośka, którą możemy, wiesz, znaleźć w typowym, nie wiem, skate shopie, ta Zośka dlatego jest utożsamiana, bo ona jest większa, prawda? A tą Zośką, którą ja wykonuję jakieś ewolucje, wiesz, triki różnego rodzaju, no to to już jest taka profesjonalna Zośka, że wiesz, na przykład tak jak widziałeś wcześniej, żonglowałem sobie tą dwoma Zośkami, prawda? No, u mnie się zaczęło na takiej zasadzie, że właśnie zacząłem grać od dużej Zośki, no i do jakiejś tam perfekcji już doszłem, że już teraz takimi Zośkami małymi sobie kopię i robię jakieś ewolucje różnego rodzaju. Kosztuje taka Zośka, którą ty się posługujesz? Znaczy wiesz, to zależy wiesz od tak naprawdę od ilości tych łatek, czyli panel. Tą Zośką, którą ja tutaj gram, no to wiesz, taką Zośkę też można kupić za 50 zł, ale jeżeli ktoś sobie chce kupić jak najwięcej, żeby miał jakiś tam gracz najwięcej panel, no to nawet do 200 zł dochodzą. No ale to chodzi właśnie, najważniejszy jest właśnie materiał i wypełnienie, nie do końca, no ale wielkość tej Zośki, żeby profesjonalnie uprawiać freestyle footback. Dlaczego taka maleńka, niepozorna piłeczka nazywa się Zośka? Skąd w ogóle taka nazwa? Znaczy Zośka tak naprawdę, no to grupka kiedyś to po II wojnie światowej, grupka dzieciaków bawiło się lalką. Ta Zośka nazywała się właśnie ta lalka. No i ktoś oderwał tą główkę od tej lalki, a ta lalka była z włóczki, była tam właśnie jakimś groszkiem wypełniona i tą główką zaczęli sobie kopać, prawda? No i dlatego ta nazwa Zośka. Jeżeli chodzi o footback to już ma bardzo dużą, że tak powiem, historię. U nas w Polsce ten footback dopiero wszedł około już, będzie z 10 lat ponad, jak to w ogóle się rozwinęło w Wrocławiu. Żył sobie taki pan, dalej istnieje, Antoni Szczenioski, który z Czech, z Pragi przywiózł właśnie ten footback do Wrocławia i zaczął to rozwijać i tam teraz liczba klubów wychodzi około 40 klubów na całą Polskę. No i teraz też, szczerze ci powiem, media się zaczynają tym interesować, jakieś spoty reklamowe robimy różnego rodzaju. No i chodzi o tą zajawkę, żeby przekazywać do młodych ludzi. Wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, że ta to piękna kobieta Lidia jest uczennicą Tomka Króla i powiedz mi, jakbyś miał w trzech zdaniach wytłumaczyć kobiecie, co ma zrobić, żeby ta piłeczka chociażby trzykrotnie odbiła się od jej stopy, to co jej powiesz? Musisz, jak masz Zośkę, trzymaj sobie Zośkę. Jak chcesz ją skleić na tak zwanym toe delayu, czyli na przedniej części buta, musisz ją zamortyzować. Tak jak ona spada już praktycznie na sam koniec, przy ugiętej nodze. Musisz ugiąć nogę i starać się ją skleić. Coś w tym rodzaju. No, myślisz, że się uda? No pewnie, że się uda. Parę prób i się na pewno uda. Dobra, to teraz próba generalna. 3-4. No. Jeszcze raz. Jak już chcesz ją skleić, musisz ugiąć na samym końcu nogi. O coś w tym rodzaju.
Dobra, powiedz mi, łatwe zadanie czy trudne? Jeśli chodzi o mnie, to trudne. Pierwszy raz robiłam coś takiego w ogóle. A łatwiej by było, nie wiem, z co najmniej stukrotnie większą piłką do nogi, tak? Zdecydowanie bardziej. Czyli możemy podziwiać tego pana? Tak, na pewno. Pierwsze takie, jakby ci to powiedzieć, zasady footbagu. Chodzi o to, żeby tą Zośkę skleić na przedniej części buta, czyli na toe delayu. Masz tą Zośkę, ona jest bardziej rozbita, będzie ci łatwiej. O, blisko. Tylko musisz ugiąć nogę, tak. Coś w tym rodzaju, no. Tylko nie podbijasz. Wiesz, jak wiesz, że ona już praktycznie spadnie, to wtedy ją mobilizujesz. O, no, widzisz, rozpiniasz dobrze. Dobrze rozpiniasz. Było. Trzy razy. Dobra, powiedz mi, ciężko czy łatwo? Znaczy trochę ciężko, ale na pewno jak trochę by protrenował, to na pewno by doszedł do wprawy. A myślisz, że ile czasu musiałbyś trenować grę w Zośkę, żeby dojść do takiej perfekcji jak Tomek? No na pewno przynajmniej rok. Powiedz mi, jak było? Ciężko czy łatwo? No... Umiarkowanie. Ale taki sport bardziej dla kobiet, czy bardziej dla mężczyzn? Dla mężczyzn, no, kobieta raczej nie umie tak podbijać. Ale widziałam, że miałaś takie ambicjonalne podejście, że jak już się udało dwa razy, to już chciałaś spróbować na trzy. Tak, bo zawsze chce się pokazać, że się coś umie. Ale zabawa w miarę dobra. Tak, oczywiście. I co myślisz o Zośce? Fajny sport? No dość taki. Trzeba być porządnie wygimnastykowanym, no nie? Tak jak myślisz, ile trzeba by było trenować, żeby grać tak jak Tomek na przykład? No myślę, że na pewno nie krótko.